Zapraszamy Izby Skoromaszewskiego i nasze własne wspomnienia z nim związane. Otaczamy także serdeczną myślą całość dokonań polskich przez tych 25 lat. I jestem przekonany, że każdy z nas i w modlitwie, i w myśli gdzieś ma to samo poczucie wdzięczności i tą głęboką potrzebę powiedzenia głośno, jak najgłośniej, że Zbigniew Romaszewski dobrze zasłużył się Polsce. Proszę o zabranie głosu pana Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wielebny księża. Przyszło mi dzisiaj w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, ale sądzę, że także w imieniu tych wszystkich, którzy podzielali poglądy zmarłego Zbigniewa Romaszewskiego, pożegnać go. Pożegnać człowieka niezwykłego. Pożegnać wielkiego Polaka, wielkiego człowieka. Jego droga, w której uczestniczył w życiu publicznym, była bardzo długa. Zaczął już w 1956 roku. Można powiedzieć, że należał do tego najmłodszego rocznika pokolenia 1956. I wraz ze swoją żoną Zofią skorzystał z ówczesnych możliwości, zaangażował się. Zaangażował się po właściwej stronie. Zaangażował się po stronie tych, którzy chcieli rzeczywistej zmiany. Chcieli, żeby Polska naprawdę odeszła od totalitarnych praktyk. Angażował się i później, przed rok 67, kiedy wraz z innymi, ale jako inicjator, bronił Adama Michnika przed represjami, które go wtedy spotykały. Ale tą jedną z dwóch najważniejszych w swoim życiu decyzji podjął w roku 76. To była decyzja zaangażowania się w obronę robotników, ofiar wydarzeń czerwca 76 roku. Zaangażowania się w działalność KOR-u. I to było zaangażowanie pełne. Zaangażowanie, w którym nie było żadnych ograniczeń. Tu padały liczby. Ksiądz Infułat mówił o tych 43 pobytach w Radomiu w krótkim czasie, w ciągu 4 miesięcy. Ale było coś więcej jeszcze. Zbigniew bardzo szybko przejął w działalności KOR-u funkcje kierownicze, choćby na tym radomskim odcinku. Później było biuro interwencyjne KOR-u. Jan Józef Lipski w swojej książce, pierwszej książce o KOR-ze, napisał, że było to serce tej organizacji, a jej szefem był właśnie Zbigniew. Oczywiście jak zwykle wraz z Zofią. To było działanie w obronie ludzi skrzywdzonych, często w imię sprawiedliwości, bo chodziło o tych, których nie można było już pomóc, bo ich zamordowano. Było to działanie z pełną determinacją, ale jednocześnie prowadzone sprawnie, racjonalnie. Ale tych zaangażowań było więcej. Od zwykłego rozdawania ulotek, choćby tu, w tej okolicy, w okolicy katedry, po przedsięwzięcia tak niezwykłe i tak odważne,
trzeba pamiętać te czasy, żeby wiedzieć, jakiej odwagi to wymagało, jak wyprawa do Moskwy po to, by rozmawiać z Andrzejem Sacharowym. Wyprawa, która zakończyła się sukcesem i która była w tamtym czasie naprawdę już od razu legendą. I była ta wyprawa pewną zapowiedzią zaangażowań już w międzynarodowej skali. Zresztą jeszcze przed 80 rokiem Zbigniew Romaszewski podjął wysiłki zmierzające do zbudowania współpracy między opozycją polską a opozycją czechosłowacką. Uczestniczył w tych spotkaniach, które odbywały się w Karkonoszach na granicy polsko-czechosłowackiej. Później przyszła Solidarność. Przyszła Solidarność lat 80-81, w której odgrywał bardzo wybitną rolę, organizując pion praworządnościowy, pion ochrony praw człowieka, pion interwencyjny. Znalazł się także we władzach Mazowsza, później w Komisji Krajowej. Wreszcie przyszedł stan wojenny, przyszła konspiracja, przyszło radio, o której mówił tutaj już ksiądz Infuat, wiele innych inicjatyw, współpraca z władzami podziemia, a jednocześnie dyskusja na ten temat, jak to podziemie ma wyglądać, współpraca z MRKS-em. I przyszło aresztowanie, wyrok 4,5 roku więzienia, amnestia i dalsze zaangażowanie. Budowa pionu ochrony prawa, pionu praworządności już tym razem w innych okolicznościach od 86 roku już całkowicie jawny. I wiele innych inicjatyw. Był wtedy Zbigniew Romaszewski jednym z ludzi, co do którego nikt nie miał wątpliwości, że należy do najściślejszej czołówki Solidarności. Uczestniczył zresztą w Gdańsku w różnego rodzaju naradach u ówczesnego przewodniczącego Solidarności, późniejszego prezydenta Lecha Wałęsy, naradach, w których uczestniczyli właśnie ci najważniejsi. I przyszedł rok 89. Rok, w którym Zbigniew Romaszewski musiał podjąć drugą, bardzo ważną decyzję. Decyzję, która w ogromnej mierze zaważyła na jego późniejszym życiu, ale która była też znakomitym dowodem na to, jaka była jego postawa wobec życia, wobec wartości, jak bardzo była to postawa służby i jednocześnie była to postawa niezależna. Zbigniew uznał, że rok 89 jest ważny. Przyjął tutaj opcję, którą można określić jako racjonalną. Ale uznał jednocześnie, że bardzo wiele rzeczy jest jeszcze do załatwienia, że historia się nie skończyła, że to, co sam określał, sam pierwszy raz od niego usłyszałem to określał jako światopogląd naukowy, nowy światopogląd naukowy, to jest wielkie nieporozumienie, że są alternatywy, że Polska może być budowana inaczej. Angażował się w przedsięwzięcia związane z próbami dekomunizacji, stanął po stronie rządu Jana Olszewskiego, kierował wtedy krótko, ale mimo, że to było tylko 2 tygodnie, to było to bardzo owocne polską telewizją. I tą postawę podtrzymywał. Nie była to postawa łatwa, nie było to pójście drogą, która przynosiła profity. Właściwie przynajmniej do początku lat 2000 za każdym razem musiał ciężko walczyć o to, żeby ponownie znaleźć się w Senacie, bo związał się mocno z tą właśnie instytucją, stał się, można powiedzieć, jej symbolem. I kontynuował jednocześnie działania poza granicami Polski, w Rosji, na Ukrainie, w Czeczenii, bo i tam bywał
organizował konferencje. Pierwsze z nich zresztą odbyły się jeszcze przed rokiem 89 w Krakowie w sprawie praw człowieka. Walczył. Walczył o inny kształt Polski i walczył o inny kształt tej części Europy i szerzej tej części świata, której przyszło przez lata żyć w komunizmie. Ta walka trwała. Trwała do samego końca. Trwała do tego momentu, gdy w ostatnich tygodniach zaangażował się w sprawy Ukrainy, współtworząc komitet i odwiedzając Ukrainę. Był człowiekiem czynu. Był człowiekiem czynu w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ksiądz Infuat zacytował tutaj skargę, pożytków swoich zapomniawszy. Tak, to był człowiek, który zapominał o swoich pożytkach i pracował dla Polski. Pracował zawsze jako ktoś niezależny, można powiedzieć w jakimś sensie oddzielny, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu. Był, chyba mogę użyć tego określenia, współczesnym rycerzem. Rycerzem dobrej sprawy. Rycerzem sprawy praw człowieka. Rycerzem sprawy obrony zwykłych ludzi. Bo przez cały czas kontynuował wysiłki zmierzające do tego, by tym zwykłym ludziom pomagać. Był, no, może nie jednoosobowym, bo zawsze uczestniczyła w tym Zofia, biurem interwencyjnym, biurem pomocy dla skrzywdzonych. Rację mają ci, którzy mówią, że można jego działalność porównać z działalnością Andrzeja Sacharowa czy Martina Luthera Kinga. Był człowiekiem, który zapisał się w polskiej historii współczesnej, historii ostatnich kilkudziesięciu lat, w polskiej drodze ku wolności, ale jednocześnie jestem o tym głęboko przekonany, zapisał się w polskiej historii tej, która trwa już prawie 1050 lat i pozostanie w niej na zawsze jako przykład rycerza właśnie. Rycerza, który walczył i umiał walczyć o dobrą sprawę. Żegnamy Cię, Zbyszku, z bólem. Żegnamy Cię jako wielkiego Polaka, wielkiego człowieka i żegnamy Cię jako kolegę, przyjaciela, jako człowieka, który wpisał się w nasze życie. Dobrze przysłużyłeś się Polsce, dobrze przysłużyłeś się nam wszystkim. Wszechmogący wieczny Boże, Stwórco wszelkiego życia i zwycięzco śmierci, wierzymy, że życie Twoich wiernych zostaje przemienione, ale się nie kończy. Przyjmij naszych zmarłych do przygotowanych w niebie wiecznych mieszkań. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.